Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Planowanie imprez i usług turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Definicję usług turystycznych można najogólniej ująć jako wszelkiego rodzaju czynności społeczne polegające na służeniu drugiej osobie w celu zaspokojenia potrzeb turystycznych, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, towarzyszących człowiekowi od powstania pomysłu poprzez jego realizację, aż po zaspokojenie potrzeb i zakończenie podróży. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku definiuje usługi turystyczne w następujący sposób. Usługi turystyczne to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Zapoznajmy się ze specyfiką usług turystycznych, które obejmują wachlarz usług zaspokajających potrzeby indywidualnych uczestników ruchu turystycznego oraz grup turystycznych. Pełnią funkcje społeczne w ramach zapewnienia regeneracji sił psychofizycznych poprzez wypoczynek, a także wpływają na rozwój osobowości człowieka. Mogą występować w postaci pojedynczej usługi, np. rezerwacja noclegu, wynajem jachtu, lub w postaci pakietów umożliwiających ludziom realizację poszczególnych etapów podróży, np. usługi noclegowe z wyżywieniem. Charakteryzują się komplementarnością polegającą na wzajemnym uzależnieniu od siebie i koniecznością występowania wspólnie. Charakteryzują się substytucyjnością, co w rezultacie umożliwia turyście zaspokojenie potrzeb turystycznych według możliwości finansowych i dokonania wyboru pomiędzy usługodawcami. Charakteryzują się zróżnicowanym popytem pod względem rodzajowym, przestrzennym oraz czasowym. Świadczenie niektórych usług turystycznych uzależnione jest od warunków atmosferycznych, co powoduje zjawisko sezonowości w branży turystycznej. A to kolejne specyficzne cechy usług turystycznych. Charakteryzują się tym, iż produkowane są w obecności turysty, a ich konsumpcja następuje w momencie wytwarzania. Nie można ich gromadzić ani dokonać ich zapasu. Charakteryzują się tym, iż w pierwszej kolejności dokonuje się ich sprzedaży, a następnie przystępuje do ich świadczenia. Są całkowicie bądź częściowo odpłatne. Mają charakter rynkowy, a tym samym tworzą podstawę działalności gospodarczej. Mogą być świadczone za pomocą pośredników. Są determinantami rozwoju turystyki w określonym regionie ze względu na powiązanie z walorami turystycznymi. Uzależnione są od rynku nabywców. Ze względu na cel świadczenia usługi na rzecz uczestników ruchu turystycznego, usługi turystyczne możemy podzielić w następujący sposób. Usługi turystyczne podstawowe, zaspokajające materialne potrzeby uczestników ruchu turystycznego, umożliwiające dotarcie, pobyt i powrót z podróży, np. usługi komunikacyjne, noclegowe, gastronomiczne. Komplementarne, zaspokajające potrzeby uczestników ruchu turystycznego o charakterze niematerialnym. Głównie dotyczą zaspokajania potrzeb zagospodarowania czasu wolnego, np. usługi kulturalne, sportowe, rozrywkowe. Podstawowe i komplementarne usługi turystyczne ze względu na wzajemne uzależnienie świadczone są na równi. Ze względu na rodzaj zaspokajanych potrzeb usługi turystyczne dzielimy na usługi turystyczne uniwersalne, zaspokajające potrzeby uczestników ruchu turystycznego, ale również służące lokalnej społeczności, np. usługi bankowe. Specyficzne, zaspokajające potrzeby wyodrębnionej grupy uczestników ruchu turystycznego, np. usługi wypożyczenia sprzętu do uprawiania kitesurfingu. Współcześnie wraz z rozwojem branży turystycznej pojawiają się nowe, innowacyjne usługi turystyczne. Niektóre z nich ulegają modyfikacji bądź też zmieniają swój charakter, a niektóre całkowicie znikają z rynku usług turystycznych.
Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.